Dzień dobry, Ania Lochowska, Fundacja Przemocni. Tak jak często się zdarza, że tematy przychodzą po kilka, tak i dzisiaj mi się tak zdarzyło. Przeczytałam maila, w którym pani pyta, co jest nie tak z komunikacją moją lub innych ludzi, że mam wrażenie, że ludzie są jak bańki mydlane. Tak ich urażasz i znikają z twojego życia. Dzisiaj też załatwiałam sprawę, która była niezałatwiona od dobrego miesiąca, jak nie lepiej. Dokładnie to ktoś załatwiał ze mną sprawę. Chodziło o przeproszenie mnie i o zadośćuczynienie mi za to, co zostało zrobione. I tak mi się to łączy w jeden temat. Dlaczego ta sprawa, w której dzisiaj zostałam przeproszona, nie mogła być załatwiona wcześniej? Prawdopodobnie dlatego, że większość ludzi jest przyzwyczajona do mówienia i widzenia po prostu siebie i tylko siebie. Podczas gdy prawdziwe porozumienie z człowiekiem zakłada jakąś hierarchię, chronologię. I żeby tę chronologię uznawać, to trzeba mieć świadomość i chęć. A tutaj na przeszkodzie po pierwsze stoi ego, a po drugie jakieś wielkie niezaspokojone bóle, które wielu z nas ma. I to wygląda tak. Podobałeś mi herbatę? Tak. I to wygląda tak, że poinformowałam osobę, z którą dzisiaj się porozumiałam, że zrobiła mi krzywdę. Nie jakąś wielką, nieważne, ale zrobiła. Na co ta osoba od razu powiedziała, że nie. Nie, 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 nie. I nie było już słuchania mnie w sprawie tego, co mi zostało zrobione. Broniła się, że nie, nie i nie. Dlaczego? Dlatego, że ona nie miała intencji zrobić mi krzywdę. Ja nie mam wątpliwości, że nie miała intencji. Tylko, że intencje nie zawsze wpływają na to, jak wyglądają fakty. Nie miała intencji zrobić mi nic kiepskiego, ale zrobiła. A kiedy ją o tym poinformowałam, dostała histerii, że zarzucam jej to, że mogłaby chcieć zrobić mi coś świńskiego. Nie zarzucałam tego. Mówiłam komunikatem ja. Niemniej, jeśli bardzo się boisz być oskarżony, jeśli bardzo się boisz ponoszenia odpowiedzialności za twoje relacje, jeśli bardzo boisz się poczucia winy, to sam fakt, że ktoś ci powie, że zrobiłeś mu krzywdę, już odbierzesz jako atak. Z tym się spotykam nagminnie. Każdy nastawiony na ja widzi tylko swój ból i tylko swoją sprawę, swoją krzywdę. Więc ja się dowiedziałam od osoby, która mnie pokrzywdziła przez ten czas, kiedy nie mogłyśmy się dogadać, że ja mówię w niewłaściwy sposób. Mówię niewłaściwy sposób o swojej krzywdzie, której ona zaprzecza. I tak to wygląda bardzo często. Z większością, zdecydowaną większością ludzi. I to osoba, którą spotkało coś złego, nie bardzo ma prawo powiedzieć o tym, że ją to spotkało. Nie bardzo ma prawo zwrócić uwagę. Jeśli zwróci uwagę, to czy
i zostanie zignorowana, jej uczucia zostaną zignorowane, jej prawo i chronologia do załatwienia poszczególnych fragmentów konfliktu zostaną zignorowane, to dowie się o tym, jak bardzo zraniła tę drugą stronę, tę, u której się upomina o sprawiedliwość, o wyrozumiałość, o lojalność, o przeprosiny, o zrozumienie. I często to wygląda, taka rozmowa wygląda tak. Kiedy zrobiłaś to i to, poczułam się tak, tak i tak. A ja się poczułam tak i tak. Słuchaj, fajnie, osobo druga, tak, że się poczułaś tak i tak. Dojdziemy do tego. Ale jeśli chcesz porozumienia, to jeśli ja komunikuję ci, że jako pierwsza zrobiłaś coś nie tak, zrobiłaś mi jakąś krzywdę, jakoś naruszyłaś moje granice, to pierwsze, co powinnaś zrobić osoba druga, to wysłuchać mnie, osoby pierwszej, i przyjąć swoją winę. Nawet jeśli ona nie była intencjonalna, tym lepiej. Jeśli nie była intencjonalna, to naprawdę nie powinno być problemu. Nie powinieneś mieć problemu. Wina prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy zaprzeczasz krzywdzie, którą zrobiłeś. To już jest zła wola. Dla mnie samej, jako osoby, która czasami komuś zrobi krzywdę, nie ma nic lepszego, niż dowiedzieć się, gdzie jest moja wina w danym konflikcie. Bo to daje poczucie sprawczości, po pierwsze, a po drugie daje to poczucie, że świat, w którym jestem, jest zrozumiały, a to, co mnie spotyka, jest w dużej mierze konsekwencją moich własnych zachowań, a nie tylko ludzie, na których mi zależy, są w źli. To jest bardzo uwalniające i bardzo dobre. Jeśli możesz się dowiedzieć, że ktoś, na kim ci zależy, jest ci niechętny, dlatego że zrobiłeś to i to, to masz szansę, po pierwsze, wytłumaczyć, dlaczego to zrobiłeś, jeśli ta osoba da ci tę szansę. Jasne. Po pierwsze, wytłumaczyć, pozwolić się zrozumieć, pokazać swoje intencje, które nie były złe. Możesz pokazać swój ból, to, co cię do tego doprowadziło. Możesz się otworzyć bardziej przed taką osobą. I możesz w końcu to naprawić. Czyli masz prosty sposób na zmianę swojego życia. W przykrej sytuacji wokół ciebie masz wpływ. Nie ma nic lepszego. Podczas gdy większość ludzi bardzo dziecinnie, gdyż jak pozwolą sobie twierdzić, DDD, to chyba my jesteśmy wszyscy. Większość ludzi bardzo dziecinnie po prostu będzie się zapierało, że nic nie zrobiła. Ty jesteś historyczką, ty przesadzasz, ty się czepiasz. I taka obrona przed przyznaniem się do winy przekreśla porozumienie. Przekreśla bliskość. Przekreśla przyjaźń, miłość. Bo przekreśla komunikację. Można wybaczyć sobie winę wzajemnie. I to jest bardzo pożądane. Dlatego, że większość win, która jest między nami, jest naprawdę niechciana, jest niezrozumiana, wynika z niezrozumienia, z zagubienia, z lęku, z bólu, a nie z czystej, złośliwej chęci zniszczenia drugiego człowieka. Jest niewielu ludzi, którzy chcą niszczyć. Natomiast jeśli twój rozmówca, osoba, która ciebie skrzywdziła,
lub nawet osoba, którą ty skrzywdziłaś, nie chce przejść przez proces wyjaśnienia win, przyjęcia ich i wynagrodzenia przez obie strony, to nie masz szans. To ta osoba po prostu staje się osobą toksyczną, która narusza twoje granice tak bardzo, że niestety, ale prawdopodobnie będziesz musiał się jej pozbyć ze swojego otoczenia. Jest tak, osoba, która zrobiła ci krzywdę, może nie przyjąć twojej może nie przyjąć odpowiedzialności, poczucia tego, że zrobiła ci krzywdę, więc nie przyjmie też twojego wybaczenia. Nie zostanie przez ciebie zrozumiana. I nie zrozumie ciebie. W związku z czym uzna cię po prostu za osobę konfliktową i prawdopodobnie bierno-agresywnie, jeśli nie będzie chciała się kłócić, zacznie mścić się na tobie za twoje niezrozumiałe emocje. Natomiast jest też druga strona, równie toksyczna. Jest to tak zwana odmowa odciążenia. A więc nieprzyjęcie przeprosin. Nieprzyjęcie przeprosin, a więc niechęć do zrozumienia, dlaczego ktoś ci zrobił krzywdę. I zazwyczaj po prostu projektowaniem tego człowieka podstawowego błędu atrybucji, czyli uznawania, że to, co że zrobił to, co zrobił, ze względu na cechy swojego charakteru, a nie na dynamikę sytuacji. Tylko osoba powie ci, że ci wybacza, że to już nieważne, nie wracajmy do tego, ale musisz pozostać w poczuciu, że nie zostałeś zrozumiany i że ona wybaczyła ci tę krzywdę, którą jej uczyniłeś. Mimo, że uczyniłeś jej krzywdę, a nie, że to była pomyłka, niezrozumienie, nieopatrzność z twojej strony. Więc ona nie przyjmie cię do serca, nie. Ona ci wybaczy jako ofiara. Twoja ofiara. Czyli wybaczy ci, robiąc z ciebie kata. I jeśli robi z ciebie kata, to narasta między wami poczucie krzywdy. Ty tak naprawdę jesteś ofiarą tego, że ona robi z ciebie kata. Poczucie krzywdy, poczucie niesprawiedliwości, zaburzenia i naruszenia granic będzie wzrastało. I w końcu zatrze się zupełnie prawidłowa komunikacja, szczera komunikacja. Będzie coraz więcej projekcji, coraz więcej podstawowych błędów atrybucji. I w zależności od tego, ile jesteś w stanie znieść tego, że nie rozmawia się z tobą jak z człowiekiem, tylko jak z nie wiem czym, tak późno nastąpi zerwanie relacji. Ale nastąpi. Jeśli ktoś odmawia ci dialogu, jeśli ktoś odmawia zrozumienia tego, w jaki sposób przekroczył twoje granice, to jest jasny komunikat, gdzie cię ma. I jedyne, co możesz zrobić, to albo pozwolić mu, by zdewastował twoje granice zupełnie i podbił po prostu twój teren, zmuszając cię do znoszenia jeszcze więcej czegoś, czego nie chcesz. Albo musisz zerwać taką relację. To jest strasznie bolesne. To jest jak wyrwanie sobie kawałka serca. Nie ludzie mają za osobę bez serca, bo ja wyrzucam wiele osób ze swojego życia, ze swojej pracy, ze swojego otoczenia. Wyrzucam. Wyrzucam od osoby, które odmówiły mi komunikacji. Osoby, które nie chcą usłyszeć, co mi zrobiły. Bo ja nie chcę ich sponiewierać. Ja nie chcę od nich kajania się. Ja nie chcę poczucia wygranej.
Natomiast często to jest tak odczytywane. W ogóle relacje międzyludzkie często są odczytywane jako próba sił. I jeśli nie chcesz próby sił, to szansa, że ktoś ci w to uwierzy, wcale nie jest duża. No i osoby, które widzą w mojej potrzebie, by zostało zrozumiane, w jaki sposób naruszyły moje granice, które tam widzą jakąś manifestację siły, muszą z mojego życia zniknąć, bo zaczynają mnie traktować jak wroga. I tak samo osoby, które odmawiają odciążenia, nie dają się przeprosić. Myślą o sobie, że są takie szlachetne. Wiesz co, weź po prostu przestaw te kostki w inne miejsce. Nie, no za chwilę. Nie, no myślę, że nie ma sensu. Dobra, nie leży. Osoby, które odmawiają odciążenia, też odmawiają tak naprawdę porozumienia. Można usłyszeć różne głupie teksty. Po co się w tym grzebać? Nie wracajmy do tego. Za dużo myślisz. I narasta mur. I któregoś dnia ten mur jest już nie do przejścia. Możesz albo funkcjonować obok cichego wroga, który nie przyznaje się do tego, że jest wrogiem, a równocześnie bardzo, bardzo silnie i boleśnie odczuwasz napięcie i niechęć do siebie. Albo możesz z prawdziwym żalem tę osobę ze swojego życia odsunąć. Z prawdziwym żalem i smutkiem, że albo jej ego, albo jej bóle nie pozwoliły skomunikować się naprawdę. Wolała gierkę w to, kto jest silniejszy i kto mniej czuje. Wolała gierkę w to, kto jest spokojniejszy i bardziej opanowany. Albo tak bardzo nie chciała się skonfrontować z tym, że mogła komuś coś zrobić, że woli zniszczyć miłość, przyjaźń, dobrą relację, byleby tylko nie zniszczyć obrazu siebie jako osoby, która na pewno nigdy nikomu nic nie zrobiła. Podczas gdy najlepiej ochronić się swoją samoocenę, prawdziwą wiedzą o tym, że nie miałeś intencji zrobić krzywdę, ale ją zrobiłeś i możesz ją naprawić. Mam nadzieję, że osoba, która dzisiaj naprawiała krzywdę, którą mi wyrządziła, poczuła, że świat jest mniej strasznym miejscem, niż jej się wydawało, gdy była ze mną w konflikcie. Że zobaczyła, że sam fakt uznania, że zrobiła mi krzywdę, czyni ją silną, a nie słabą, czyni ją moralną, a nie niemoralną, czyni ją osobą, która ma wpływ na to, jakie są jej relacje. Jest to jedna z najmłodszych podopiecznych fundacji. Bardzo jeszcze nieletnia osoba, która dzisiaj dała radę potraktować mnie z szacunkiem i postarać się naprawić to, że zwykłym bronieniem się przed przyjęciem winy mogę doprowadzić do tego, że straciłaby relację, która jest dla niej ważna. Jestem z siebie młoda, bardzo dumna, bo zachowałaś się dojrzalej niż wiele, wiele osób, które obie znamy. A co do maila, o tym, czy ludzie są jak bańki mydlane,
Tak, są. Ponieważ tworzą sobie skorupę, która ma ich ochronić przed bólem, przed przykrością, przed konfrontacją z własnymi emocjami. A te rzeczy, im bardziej są niedopuszczane do świadomości, bardziej są niedopuszczane do kontaktu z drugim człowiekiem, są nieprzepracowywane, tym bardziej tworzą ogromne napięcia. I jakaby ta skorupa nie była, to to ogromne napięcie i tak ją rozsadza od środka. Dobrze zaszpuntowany bojler, na przykład, jeśli znajdzie się w nim za dużo wody i powietrza, może eksplodować. Zresztą na kanale Marcina Kudelskiego chyba możecie zobaczyć, jak eksplodowała mu beczka z tego powodu. To po którymś chyba w pierwszym filmie o bojlerze do kolektora słonecznego, tutaj do fundacji. Będę ci wdzięczna, Marcin, jak po prostu podlinkujesz w komentarzu ten film. I tak samo jest z ludźmi, z ich mechanizmami obronnymi. Uśmiech. Chęć, żeby było miło. Spokój. Zawsze spokój. Zawsze rozsądek. Zawsze prawda leży po środku. Zawsze ja nie wchodzę w żadne konflikty. Oraz wieczne miłego dnia. Życzę ci wszystkiego najlepszego. To jest taka bańka mydlana, która ukrywa ból, pot i łzy. I wystarczy, że dotkniesz tej bańki, próbując dotknąć tego człowieka, naprawdę z nim nawiązać relację, a bańka pęka. I on ucieka, bo traci ochronę. I on cię rani tym z pewnością. Ale myślę, że ból, który jest w tym człowieku, jest dużo gorszy niż w tobie. To tak jak osoby, które porzucają. Myślę, że jednak są silniejszymi i szczęśliwszymi osobami niż porzucane. Ja jestem osobą, która porzuca. Jestem osobą, która ucina związki swoje i relacje. I to nie jest tak, że przychodzi mi to łatwo. To za każdym razem pęka mi serce. I bardzo długo jeszcze odczuwam stratę. Ale przynajmniej mnie na to stać. Ponieważ wiem, że to, co kieruje tym człowiekiem, którego muszę ze swojego życia wyrzucić, to są takie demony, przy których ani ja, ani on nie ma szans. I to jest powód, by współczuć, a nie by potępiać. Dlatego, jeśli trafiasz znowu na kogoś, z kim nie da się dogadać, to pamiętaj, że prawdopodobieństwo, że nie da się z nim dogadać z powodu tego, że on jest złolem, rasowym złolem z zaburzeniem osobowości narcystycznym lub socjopatycznym, jest około chyba 3% populacji. A reszta ma taki ból, że nie chciałbyś być tym człowiekiem, już wolisz być tym, którego skrzywdził. Dziękuję bardzo. Równocześnie przypominam, że kanał i fundacja utrzymuje się z Waszych wpłat i tylko z Waszych wpłat. W związku z czym serdecznie zachęcam do finansowania
Numer konta jest pod filmem, tym razem, jak sądzę, naprawdę jest. Dziękuję.